Slick, it's me! I'm a Darwinist brother, all right? Some prosper. Enjoy the picture, everyone! And some struggle. Szybko, szybko! Dajcie to drogo, ja to zabiorę. Schodź niżej, schodź niżej. Gdzie on jest? Tam jest nad nami jest. Nad nami czy pod nami? Patrz, jakiś śmigłowiec. Śmigłowiec przyleciał ja nagrywać całą sytuację. Ja go wezmę tutaj do tego. Oj, a bo nie. Mielonka. Mielonka. Ty mogę, nie? Wymyślajcie jakieś aktywności, ja już nie mam siły. Ale dobra, idę do was. Idzie. A chodźcie, polecimy do Winewood, albo pojedziemy do... Ja jestem przy was. Dobra, dobra. I tak pewnie skończymy w bazie wojskowej. O nie! Dobra, jest dobrze, jest okej. To se to Kami zabija Yuhi, no bez kitu, siadaj rok. Ja pierniczę takie pobijane. Nie, już pierniczę, już mam wymioty, na wymioty mi się zbiera. Patrz, kurde, jakie auto rozwalone. O, gdzie drzwi? Są drzwi? No kurde. Ej, dwie gwiazdki, kto miał dwie gwiazdki? Seto, bo zabił Yuhiego. Czekaj, zaznaczę. Nie ma drzwi. Lecimy na napis Winewood. Masz opony, to się ten... No, prosto. To się liczy. Tak, na Winewood to mogliśmy jechać, znaczy lecieć jakimś helikopterem. Znaczy, a, już wiesz. Co to za biały domek żeśmy... na mojej mapie? Znaczy niebieski, to... przepraszam. Niebieski domek to nie wiem. A to może stary, kupić, ale to może, wiesz, czy coś? Nie, to wiesz, Gargamel wykorzystuje ten domek, żeby smurfy, wiesz, wabić. Wszystkie przychodzą. Dobra, Seto prowadzi, na pewno ucieczka się uda. Ej, co się... Ja nie mogę radia zmienić, tylko graba może. Tak, ja mogę? Czemu? Tak, jak chcecie. A wiesz co, może non-stop pop. By nie było pytania. Coś nie chce jechać, graba, coś tu zrobisz z samochodem. Ja zrobiłem. A, jedzie, wszystko dobrze. Ja dopiero wsiadam do tego. Ej, uruchamia pimpadło. Chyba musisz nacisnąć lewą gałką albo coś. A co chcesz uruchomić? No... Lewa gałka, pimpadło. Aha, prawie no, im uciekłeś, gałka, Seto. O, jednak nie. Może zepsuliście mi klakson. Ej, ja tu z przodu w ogóle system. cały grill miałem, wszystko, kurde. O, działa. W lewo. Znaczy, no źle pojechałeś, sorry. Chciałem powiedzieć, że w prawo był napis. Chryste, jesteśmy trochę odkryci, ale ja nie strzelam już. Seto, idealny slalom teraz między... Tylko jak tam wjechać w to? Tutaj chyba była jakaś ścieżka. O, tak jest. Tak jest. Ja tu nie byłem jeszcze nigdy. Ale helikopterem lecieliśmy tutaj gdzieś. O, Boże. No te krzaki są po prostu wybitne. Pa-param. Zepchnij go! Poszedł. No. Dobrze, nice. Dobry manewr. Nie najgorzej. Jak to teraz ta środka wygląda? Chciałem sobie Winewood zobaczyć ze środka, ale... Wow! O, w złym momencie! Kurde, prawie mi na kręgosłup najechałeś. O! Nice. Dzień dobry, panie policjancie, to nie ja. Ale czekaj, ja się schowam się w krzakach. I snajperkę. No ja nie mogę wbiec tutaj pod górkę. Jest w ogóle fajnie, bo nocą żeśmy przyjechali tutaj. No, super, akurat. No kurczę. Kurde, nie jestem pewny, czy mam spadochron. Nie widzisz mnie, nie widzicie mnie, mnie tu nie ma. Ja wchodzę na literę. Nie mam od policji. Strzelają do Seto. Mam cię, Berek. Co wybijesz? Shit. Oh! Ja pierdziele, spadłem.
Ej, można by było rzeczywiście w takiego... O Boże, zabili mnie. Rocky, w takiego berka można by było pograć, że wiesz, się goni i się bije kijem. I kto umrze, to wiesz, będzie potem, że jedna osoba tylko przeżyje. Czyli tak, kurde, tak zwany berek bitewny. Boże, ale strzelają. No, a wiecie co, musimy sobie... Brawo, Yuki. Też znaleźć miejsce, ten, kupić amunicję i zrobić rozróbę i zobaczymy, jak długo przeżyjemy gdzieś w ukryciu. No. W jakimś hangarze... Seto widziałem, leciał. O! Łapie! Co tu jest? Ja spiąłem się do góry i Seto chciałem z bejsbola trafić. Tak się rozbiłem, że spadłem. Nic tu ciekawego nie ma. Ale jak to miasto wygląda, wow. Miałeś wyruchać Seto, Seto wyruchał cię. O kurde, o ja cię kręcę, ale widok. Uwaga! Widok? Ten jest dobry. Już widzę, cios wychodzi. Uwaga! Nie, i baseballe! Nie, Yuki, nie. O nie! No nie, o Boże! Jeszcze z shotguna. Do leżącego na żwirze, no kurde. Oni się nie patyczkują, przecież na czerwonym świetle i od razu, wiesz, shotgun idzie. Ten ma w tulipan. Ja sobie kupiłem tylko jedną broń, taką siekierę i... Leroy! Przecież ja ćwiczę, co ty się tu skradasz do mnie? Nie mogę po prostu uwierzyć. Słuchaj, to jest jakaś tragedia. No, już. Dobra. Już nas policja nie ściga? No nie. Cześć, panie oficerze. Seto fikołki. Co to się działo? Dobra, twój samochód gdzieś skasowało? Graba? Graba. Tak. Wiesz o tym, że mam jedną gwiazdkę przez ciebie teraz? Wy macie jedną? Ja mam dwie. Ja nie mam nic. Bo zamówiłem śmigłowiec i chciałem zobaczyć, jak strzelają. Powinni mnie osłaniać, o, i osłaniają. Gdzie śmigłowiec patrzcie, jest? Mam auto. No. Jak wsiądę, będziecie mieli pościg, to ja wezmę drugi. Dobra. I tak mamy pościg. O! No nie, no Seto, ja cię zabiję, no. Zdmuchuję, no. Pierwsza rzecz, jaką zrobił po wejściu do samochodu, wiesz, odpalił, wiesz. Czekajcie, weźcie mnie. A policja do was jedzie. Nie, spoko, no teraz to już wiesz. Ej, ja nie wiedziałem, że graba jest na jednego hita, nie? Ja w sumie też nie wiedziałem, że jeszcze też mało życia mam. Jeszcze mi wzięło na auto-aima ciebie. Chciałem sobie po prostu postrzelać. Skakuj, bo muzyka jest jak wiesz, ze Starskich Hucz. No to jedziemy. Koguty nie działają już tak, jak ma robić. Ja bez skitu jaka ten. Dobra, jedziemy wzgórzami Wynut. Z pierwszej osoby kratka jest. No dobrze, to można ten. Bo to jest, wiesz, dostawczy na ten. Nikt tam tak, tak. W leasingu wzięty, wiesz, bez VAT-u. No. What the f... W ogóle cień. To my jesteśmy bez VAT-u, tak? Z tyłu siedzimy. No. Tak. Lepiej bez VAT-u niż bez jaj, wiesz. Lepiej. A co to jest w ogóle za droga? Co to jest za miejsce, że ono jest tak... No. Solowa, bitch. Próbowałem go uniknąć, ale... W ogóle fajnie te światła wyglądają, ale to... Taki drobny szczegół. Tak, w obliczu tego wszystkiego, co tu się dzieje. A takie fajne auto sobie ukradłem. A zdaje się, że tego auta nie można potem przerobić w garażu. Dobra, panowie, musimy stąd zjeżdżać. To spadamy. Tu w lewo. Dawaj. Ale jaka muzyczka fajna, taka... No nie, super jest. Lecimy... O! No, brawo. Taka sielanka była, taka muzyczka. No, to widziałem, tak, to fajnie było. Taka ironia, ucieczki, w ogóle nie wiem, a tu nagle jest. No nie, o bo... Jakim cudem. Czekajcie, to ja wezmę... ściągnę auto tu jakieś. Mam nadzieję, że będzie można. Ja pierdyko, ale to było takie... abstrakcyjne. No czekaj, dzwonię!
Dobra, mam tutaj trochę aut do wzięcia. Biegnę do was. LOL! What the fuck? Nemezis, Bukanier, weźmiemy sobie... Buffalo. Buffalo? Buffalo, szybkie autko. Co was dzisiaj napadło? Ja w ogóle kolegów nie poznaję. O, jest auto moje. To za morderca. To skakujcie, może ten Lester dzwoni. Idę. No nie, Seto, ja cię zabiję! No już, ten szyby niszczy od razu, kurde. Świeżo wstawione, kurde. Ale wiesz, że to... Przyciemniane delikatnie. Wiesz, że te szyby się ten... później respią. Znaczy w sensie w trakcie jazdy... Szyby się respią. No halo! A ty co, ty jeszcze masz głos zepsuty po Warszawie? No. To pił potem, wiesz. Pił dużo, ja. Ojku. Halo. Co jest, Seth, o co chodzi? Jest. No bo mnie nie ma w środku. A! No byłeś przecież, nie? No przecież Juchi mnie zabił. O Jezu. O Boże, drogi. On siedzi się chichra tylko, no kurde. No bo jak ten pies właśnie, no. O Boże. Oh my goodness. Wiecie co, to ja idę po picie, mam nadzieję, że jak wrócę, to będę żył jeszcze. Siadłem na drzewo. Jak tulipana mnie od tyłu zasadził, to co? Oj, sorry. Kurde, ale zrobił teraz pokaz. Nogi to ty masz spoko. Siadaj, no przecież niszczą auta, mój Boże, no. Ja chciałem z wami zagrać w Elite Dangerous. Nie do wiary, po prostu. A widzicie, pokazywałem wam dzisiaj tą gierkę. No nie, już strzelanie się zaczyna, Chryste. O kurde, czego dzwonią do mnie? Ja pikę, to wkurza w tym GTA. To wyłącz. Ale to Lester cały czas dzwoni. Tak. Mam zabić cel. Ja sobie zjem bułeczkę, dobra? Miałem ochotę dzisiaj na taką słodko, to sobie kupiłem. A banana ma? Smacznego, smacznego. Banana nie mam. Dziękuję. A byliście tu na górze? Co tu jest właściwie jakieś takie... A nie wiecie, czy części statku kosmicznego są do znalezienia w online? W online chyba nie. Chyba nie. Szkoda. Zapłacono $75 za nieruchomość. What the hell? Tu nie można za dom, przejść. Opłaty masz. Wczoraj znalazłem tylko kaktusa, żeby się w zwierzaka zmienić. W jakiegoś psa małego mnie zmieniło, kurde. I biegałem i mogłem ludzi zagryzać. Ale taki mały, kurde, i taki wiesz, no. A to w online? Niestety nie. Bo przecież żeśmy tu zjechali, bo już nie chcę tak powtarzać tego numeru. A to szkoda, że nie w online. No, szkoda, bo to by było fajne, naprawdę. A ja w kółko je... No właśnie, czekajcie, w kółko jechaliśmy. Dobrze, dobrze, wszystko spoko, wszystko jest tam. Gdzie jedziemy? Widzę tutaj pewną perspektywę. A ja mam problem. Ej, ludzie mówią, że można znaleźć w online. Te statki. Co ty robisz? Wyskoczyć przez to. Chciałem, ale kurde, nie, dobra. Nie, wyskocz przez to rok. Weź się rozpędzić przez to oprzez. Ale damy radę? A nie, to D jest na pewno. Dobra, no możemy spróbować, no. Nie będzie to łatwe. Ale bułka, dobra, o Jezu. No weź stary, ja się głodny zaczynam robić. O, ale pycha. Jaka ja? To jest maślana. Taka... Maślana? Ciasto francuskie i owoce leśne. No to ciastko masz po prostu. I hop! O! No. Spraso. No. Jest, okay. jest, stoimy! O to chodziło. No. Nie do końca. Nie, teraz, nie wysiadaj, bo to się to źle skończy. To ja zjem drugą. A możecie się przekręcić? Nie, ja już się przekręciłem w poprzednim odcinku. O. Dobra. No tył do przodu. Oj, teraz dół. Nie mogę, teraz pancerne krzaki. Dobra. Dobra, jak długo się uda jechać po tym szczycie, co?
Znając nas to niedługo. Wow! Jest, 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 jest! Patrz, prawie idealnie zaparkowałem na miejscu. Żyjemy, no. To jest wzmocniony pancerz w tym aucie. Tylko nie mam pancernych opon, nie wiedziałem, że są. No dobra, jaki mamy plan? Zmienić radio. Ej, pokazałem... pokazałem ludziom ten... pokazałem ludziom bułkę do kamery i wiedzą, gdzie kupiłem, no kurde. Ja pierdykam. Biedronce, nie? No! No. Ale dobra. Nie mogę znaleźć, kurde, popu. Było. Przytrzymaj strzałkę w lewo i na górze po prawej jest. Drugie od góry jakby chyba. Dobra, dobra, mam to. I to jest serio, taka muzyka tam leci teraz. No. To to jest, to wyszyłeś. Na jakieś kolędy. No non stop pop. O. Jest, wszystko gra. Matko boska. Już się zaczęło strzelanie. Kto jest tak na czerwono oznaczony ładnie? Ty. Ty. Ja? Tak. O. Pięć kawi jest za ciebie. Kurde, mam. I żaden z was się nie skusił? Jak nas zabiłeś, to co? A to za to tak ładnie. Mhm. Ale fajna muza, chce się jechać. I przez tą grę się nie chce grać w The Crew. Bo masz to samo naprawdę, tutaj. Naprawdę, wiesz, że ja no. się zastanawiałam, czy to chyba przez to? Chociaż w moim przypadku to chyba bardziej przez Forzę, bo naprawdę Forza to jest... No. Ostatnio z Rojem żeśmy wylądowali na jakiejś bezludnej wyspie totalnie. Niestety nic tam nie było. No. 15 minut biegania. No i później nie będzie na mnie. Mnie nie było. Czekajcie, gdzie ta ulica prowadzi? Co to? O, ty byś chciał, tak? Bułkę. To pierwszy do bułki jesteś, chodź. No ten twój pies, on właściwie bardzo mało aktywny jest na tym, jak na psa. Wiesz co, no jak gdzieś zamknięty w klozecie. No tak. Powiązany? Nie, żartuję. Jest. On sobie odpoczywa, zresztą na podwórku się trochę wylata, tak? Zresztą wiesz, ja mam drzwi zamknięte do siebie, to mi tutaj nie przeszkadza, ale u mej Lubej to już nie jest tak kolorowo. Kurde, fajne miejsce, nie byłem tu jeszcze. Mi strasznie brakuje jakichś takich znajdziek, takich jakichś miejsc a co to? Jakaś tama, zobaczcie. Mam złe przeczucia. Ej, wskakujmy i ten, i płyńmy. Gdzie? Do wody? No. A co jest po drugiej stronie? Nawet się nie przyjrzałem. Dobra. Ja zabrałem was dzisiaj na wycieczkę. A nie, czekajcie, to jest z powrotem miasto. Ja chcę w dzicze wyjechać. No zostawię. Kompletne. No, zobaczymy, co się wydarzy. Biegniemy i kukuar nas zabije. No, nie widziałem właśnie dzikich kotów. Jak do tej pory. Ja dostałem informację na Facebooku, że się nie znam na GTA Online i nie powinienem tego pokazywać, bo w GTA Online nie ma zwierząt. A kiedyś powiedziałem, że są rekiny. A to ten numer z rekinem. Wiesz, to... To numer z rekinem. Widziałeś numer z rekinem? No ja widziałem. No. I jest rekin, nie? No je, rekin jak po całości. No. Kurde, patrzcie, co tu się dzieje po prawej. Jednak te widoki... Bo... Tak. Kurde, o... Szaleństwo. Po prostu. Ja boję się, gdyby Seta dostał tak klamkę w rzeczywistości. No, już myślałem, że was zabiorę na jakąś wycieczkę, nie wiem, gdzieś po Europie autem. W jakiejś zorganizowanej akcji, kampanii, na przykład, ja wiem, Toyoty. Ale nie, to w ogóle nie ma sensu. No, no, ale wyobrażacie sobie? To bym nie strzelał. Mogłoby być fajnie. Ale wiesz co, Rocky, kiedyś się zastanawiałem, żeby zrobić coś takiego, że wynająć kampera, czy nawet się dogadać z jakąś firmą, która tym się zajmuje i wiesz, spróbować też z jakąś firmą się dogadać, nie wiem, czy z Simplusem, czy gdzieś tam, co wiesz, co zapewnia w miarę dobry internet LTE. Gdzieś nawet sobie taki rajd zrobić po tym, żeby stream cały czas leciał z tego.
Wiesz, wiesz, wiadomo, ja cały czas to planuję, no, cały czas. To wiadomo, że to będzie ten stream gdzieś tam leciał raz dobrze, raz źle, no bo ten internet nie zapewnia takiej jakości, ale żeby zawsze można było sobie wejść, zobaczyć, co się w samochodzie dzieje, gdzie jesteśmy, gdzieś tam jakieś pytania zadać, czy co, no, takie fajne, no, taką ekipą nie, super, sobie pojechać, super. Kurde. A ciekawe, czy można na przykład jakąś taką bezprzewodową kamerkę podłączyć do tego, wiesz, żeby ktoś miał na przykład gdzieś przy tym wycopce. Może jakoś GoPro by dało radę? Nie wiem. Nie, GoPro raczej nie wiem, bo ona nie ma podglądu na żywo, jako kamerka internetowa. A, no tak. Nie, GoPro możesz... Da się zrobić, podłączasz to do telefonu, bo ma bezprzewodowo przez Bluetootha. Tak. No. I z telefonu streamujesz. Ja bym mógł to podłączyć bezprzewodowo do mojego... O. Wow! O, matko boska. Oni gorzej się... Miał live'a z jazdy samochodem. No wszystko można zrobić. Jesteśmy w jakiejś fabryce. Mamy jakiś plan? Ja zaraz w sumie level dostanę za takie jeżdżenie tylko z wami tutaj na pasażerze. Liczę na waszą inwencję. Ja wymyśliłem zabawy z siekierą, strącanie z dachu, aby dobra, nic. Dobra, Roki, to ja mam pomysł. Dobra. Się pobijemy, tylko... to też możemy zrobić, tylko najpierw zagramy se to, co ty odkryłeś, te. Jedź dobra. Na lotnisko Trevora, ja nie mogę ci tego oznaczyć, ale jesteśmy blisko, wiesz? Na północny zachód. Oznaczysz se to? Ktoś oznaczył, ja nie mogę nie oznaczyć. Nie mogę przeodznaczyć. Ja też nie mogę. Czyli Rok. A Roki zaznaczyłeś jakiś ten. No dobra, to jedź, będziemy cię tak kierować najwyżej. Łapę! Widziałem tylko łapa wystaje i pół strzały gdzieś tam leży. Dobra, odznaczyłem, możecie zaznaczyć. Jezu. Oznaczysz se to? No już. To chciałeś się ponawalać tak ręcznie, to tu będzie fajna okazja do tego. A tam są w ogóle jakieś uniki czy coś przy walce wręcz? Coś tam prostu... niby jest, ale nie wiem, jakie to zasadzie działa tak naprawdę. Ja już chyba... zapomniałem z samoutka, jak się uniki robiło. Kwadratem chyba można, ale nie wiem. Glamorous. Nie no, jedź tutaj, no bo przesadnie. Halo, Rok. Co jest, co jest? No, już muszę było tam przyjechać. Ja nie wierzę. Chciałem, widzę tylko ten. Oni prowadzą. Aha, tu jest. Po drodze, takiej normalnej. Jezu. Pociąg! O, masz... O! To jest okej. Okay. Oszukać przeznaczenie. W lewo, w lewo, Rok. Nie, jedź tak, pokazuję. Ładnie poszło, ładnie. No, udało chciałem się. Tuż przed tym. A to po prawej stronie mamy wojnę gangów. Chcecie wejść i trochę łupu zgarnąć? A to jest... Nie wiem, czy wam... A, to jak jest gdzieś tutaj, to... A już zniknęło. No. Zniknęło chyba. Bo żeśmy odjechali... Nie, bo... Tak, żeśmy odjechali poza zasięg. Jest, dobra, git. Poko! Musimy zgarnąć skrzynki. Lol, maska się pojawiła. No i te pojawiły stary, się też. Okna, a tak płakaliście po oknach. Bo to jest Transformers. On się sam naprawia. Mam tylko... Żywego pukacza. Jakieś skrzynie trzeba znaleźć i kosić tych wszystkich, którzy tu się... To jest misja od Trevora, tak swoją drogą. O Jezu! Oh, shit! Gdzie ich macie? O nie! O Jezu, Biłki bym ciebie strzelił. No dzień dobry, wpadli. O lol! Już mnie nie ma. Ja pierdolę. What the fuck? Ale oni mocni. No. Mocno biło. Ej, wiecie co, ja nie mam żadnego takiego fajnego... najfajnej broni. Na tych Fagasinio. Mam Jose Jalapeno. On a stick. No właśnie. A to było dobre. Ała! Tylko trzeba ten loot gdzieś zgarnić. To powinny być jakieś skrzynki takie, czy coś. Nie, jakie skrzynki zabijać trzeba? Krew! Plaki! Ja pierdziu. Kurde, kolesie się chowają po krzakach. Jak za moich najlepszych czasów w Battlefieldzie. To były czasy. Te czasy. Zatem oni się spawnują tutaj. Ja nie mam życia prawie znów, zaraz kiepnę. Mam nie grać. Okej, okay. To ci się udało. To... Serio, moje gratulacje. Dobrze! A, zaliczone, a to tak działa. Jak łącznie zabójstw 2. Ja 3. Ja 4. O Boże. Ale level up! No dobrze. I ładne te. Dobra, widzieliście gdzieś moje auto?
Mam rangę w ekipie 31, jestem cynglem. Rocky, nie pogniewasz się, jak cię zabiję? Juhi, zostaw te pieniądze. Za ciebie też jest nagroda, więc uważaj. Juhi. Oj. Nie, zgarnąłem, czekaj. Gdzie gotówka? What the? Gdzie gotówka? Nie, powinna ci wypaść, nagrodę. Wiesz? A, zdobyłem 1000. O. No to właśnie, faktycznie, szkoda, żeby się kasa marnowała, co? O. Za ciebie sporo już jestem czysty, 5000. O, 5000, no, za ciebie było. Goddamn. Dobra. O, moje auto chyba jest gdzieś tam, co? To wiecie co, ja jak coś pojadę już do tego tam Trevora, bo mogę uaktywnić, to nie musicie tam być, żeby... Dobra, spoko. O, moje auto odnowione. Mogę prowadzić? To jest twoje chyba, nie? Jasne. Dzięki, Seto. Świeżo pomalu... God. A jak się ustawia te funkcje? To ja tu przecież... What the f... A jakie funkcje? Własne... Co chciałeś? Nie, po oponach. Żeby mi nie mogli wsiadać, kurde łajdaki. A, wiem, czy Seto ktoś cię przez... Przytrzymujesz tego długiego. Tam jest. Boże, Juhi. Nie jaraj się z tymi live'ami, bo... What the fuck, to auto jest jakiś zepsu... Pierdziele, jadę. Chodźcie, bijemy się, ja was zapraszam. O Jezu. Gdzie to jest? Zaproszę. Aha, mam jechać? No i zostawili mnie, już. To ja jadę do ciebie mniej więcej. Ja i tak zapraszam. Taka fajna przygoda, no. O Jezu. To jest ten deathmatch? Tak. A bo to jest Fight Club w ogóle się nazywa ta misja, no, tak? Tak, no i bijemy się w przestworzach, to jest fajna mapa. O kurde. No nie mogę wsiąść do samochodu, no. Ej, Rock! O, come on! A, jest kobieta! Kobieta do garów. Oho! O nie, Jezu, spadłem! Boże, jakie jest... Setokami cię stuka, no dziękuję bardzo. O, no ale wiesz, gra kobietą to. Oj, to się nie udało! Tak! Spadłem. Nie, no kurde! Spadłem. Kurde, odjęli mi punkty, no. Za samobójstwo, no tak jest chyba. Ale dupa. O! Fuck, jaki jestem nieporadny! Dzięki graba, stary, dzięki. Jak spadłeś? Kurde, muszę zobaczyć, jak się uniki robi, czy coś. O, to ciężko, wiesz, uniki zrobić, powiem ci szczerze. Ała! Wow! Ale no tam na górze jest z mołotowem, uważajcie. O, shit! Kurde, Seto tutaj rządzi, no kobieta nas bije, panowie. Prawe ma. No, ja pierniczę, no. O, wpadłem trochę. A, shit, no jeden cios mi dźgnął. Ja pierdzielę, teraz już nikogo nie mogę zabić, dwa razy spadłem. Och, myślałem, że cię już zadźgam. Kurde. Oh, come on. Och, krapa. O, nie! Jak się odwinął. No. A taka ładna kosa poszła. Oh. Strasznie ciekawy ten. Oj, jak mnie wypierdzielił, homrana po prostu mną zrobił. Ej, mam pieniądze. Mogę się bawić. What the fuck? Nie? What the fuck?
W tyłek cię dźgnąłem. No panowie, o dobrze, no nie wierzę, no nie wierzę, po prostu. Jeszcze ten sklep okradnę tylko. Shit. Nie. Jak ty nie spadłeś? Au. Jak ty nie spadłeś, Seto? Przecież już spadałeś. Warlock. Oh, shit. Musimy się, trzeba się nauczyć tych uników, kurde. Na pewno jakieś są. O. Seto! O Jezu! O! Wow, ale cię wywalił! O! O, shit, Seto! Ja pierniczę, Seto po prostu kani rzeźnia, to co on tu robi? Wow, no nie, no nie jest tak, kurde, ten szkopek. Mi to denerwuje. Seto! Au. No kurna! O Jezu, sam się podpaliłem, no czubek! Bardzo ci tak dobrze. Bardzo ci tak dobrze. O, o, łap się, łap się! O, shit! No, kurna, co jest? Co ty mi zrobiłeś, graba? Stary, kosa. Co ty mi się w ogóle spadł na dół? Au, au, au! Nie, nie, nie! O! Jak ja trafił! O nie, nie! No dlaczego, głupcze? O, shit! Jeden strzał, kurde, i mnie załatwił, no. Seto wygra chyba. Trzeba go zrzucać, żeby punkty tracił. Nie, jak go zrzucisz, to zaliczy ci killa też, wiesz? Aha, no. Jak przez pół od mnie trafił, no nie wierzę. To ja przyjechał. O, shit! Grand Theft Auto 5.